Dzień dobry. Klaudia Pluta, kwadrans twarzą w twarz. Na kanapie kolejny gość i bardzo się cieszę, że jest z nami. Lesław Kaznowski, cześć. Cześć, cześć. Cześć, dzień I od dobry. razu zapytam, reżyser, kompozytor, muzyk w tej kolejności, czy muzyk, kompozytor, reżyser? Myślę, że tak chronologicznie i od serca to pewnie muzyk, kompozytor, reżyser, bo od muzyki zaczynałem i z muzyką od dziecka jestem związany. Też czasy młodzieńcze, zespoły i ta muzyka zaprowadziła mnie do filmu. Z kwestii takich zawodowych to częściej film i reżyser. Ale gdzieś w sercu ta muzyka chyba, tak, zaczynamy od niej. No właśnie, ja bym chciała zacząć naszą rozmowę niechronologicznie od końca, bo masz na swoim koncie wiele krótkich form filmowych, masz na koncie teledyski, kampanie reklamowe, czy pojedyncze reklamy, kampanie społeczne, ale chciałabym porozmawiać o, no tak mi się wydaje, najświeższej rzeczy, czyli Wojna 3.0, bo tam jesteś i autorem muzyki, i współautorem zdjęć, i operatorem kamery, czyli no to już jest takie poważne kino. Czy łączenie tych ról to było duże wyzwanie dla ciebie? Było duże wyzwanie, natomiast też chcę dościścić, że ten mój udział operatorski w gruncie rzeczy był ograniczony do jednego dnia zdjęciowego, do dwóch dni zdjęć, no ogólnie były chyba dwa dni zdjęciowe. Konkretne sceny, za które odpowiadałem, tak, dwa dni zdjęciowe. To wszystko wyszło od muzyki, to było dużo reżyserskiej też rozmowy, dyskusji o tym, gdzie zmierza bohater, o jego... O tej relacji i dużo rozmów z reżyserem, bo jak się tworzy muzykę, to tworzy się dany klimat i to jest bardzo blisko reżyserii z tego względu, że no muszę poznać, jakie są inspiracje reżysera, w którym kierunku idziemy, gdzie ta historia nas prowadzi. I to oddzielenie ról było w pewnym momencie problematyczne, bo faktycznie zżyłem się z tą historią i w wymiarze obrazu, i w wymiarze muzyki i dźwięku. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo to też były realia planu filmowego i czasu realizacji, tak pod kątem zdjęć, jak i pod kątem muzyki, gdzie pewne tempo też produkcyjne, potem muzyczne, było zawrotne. Na szczęście wcześniej już rozmawialiśmy i gdzieś te koncepcje powstawały. No, musimy wrócić trochę do historii, bo ona jest ciekawa i nawet jeżeli nadal nie wiecie, kto siedzi na kanapie, to jak rzucę hasło Animators, to myślę, że będzie prościej, bo w 2009 roku tak naprawdę zaczęła się ta muzyczna przygoda, taka już można powiedzieć twoja na poważnie, bo jesteś z muzyką związany od dziecka, jak sam powiedziałeś, ale generalnie animator z świadomości ludzi, nie tylko w Sosnowcu, jest, dlatego że no, byliście też mocno medialni i to było lat temu 15, tak? Mniej więcej, dużo jak zaczynaliście. Czasu. No, dokładnie. Ojej. I no, co ważne, jak powstał ten zespół, ile miałeś lat w 2009 roku? 20 albo 19, jakoś tak. 19, czyli generalnie może tak końcówka nastolatka, gdzie już, jeżeli myśli się o muzyce, to zaczyna się myśleć jednak trochę bardziej na poważnie, niż jak tam garażowo gramy w wieku 14 czy 16 lat, tak myślę sobie. I chciałabym zapytać o te początki, bo niewiele było takich zespołów w Sosnowcu, które się... użyję brzydkiego słowa, wybiły, ale też jakiś pomysł na początku musiał być, a wy muzycznie nie powielaliście tego, co gdzieś już tam na rynku było. Po pierwsze, bardzo dziękuję, że jesteśmy gdzieś zakwalifikowani do tych, którzy się wybili, zostali zauważeni. To bardzo miłe, bo tak po latach, jak patrzę wstecz, to dużo serca tam zostawiliśmy i nawet nie mieliśmy świadomości, że to jest może za duże słowo, że poświęcamy swój rozwój gdzieś zawodowy innym, bo bardzo wierzyliśmy w muzykę, ale dużo tam zostawiliśmy siebie, oszczędności różnych, tak, inwestycji. To był projekt, który był bardzo długo przygotowywany też technicznie. My dużo spędzaliśmy czasu na sali prób.
Chcieliśmy być zawsze przygotowani już na pierwszą trasę koncertową. Ona się nazywa chyba The Celestial Tour. Wszystko mieliśmy ograne, tak jak chcieliśmy. Szukaliśmy swojej tożsamości brzmieniowej. Bardzo w tym pomagał Aleksander Minkasz, nasz gitarzysta, który z nami grał na samym początku. Razem z nim wydaliśmy pierwszą płytę. No, jego gitara była bardzo charakterystyczna, ta przestrzenna. Ta nuta postroka, tak zaczynaliśmy. No i potem zespół ewoluował w coraz bardziej rockowe granie, bardziej alternatywne granie. Pytanie Polata, które sobie zadaję, czy dzisiaj byśmy postąpili tak samo? Pewnie z tą wiedzą byśmy działali inaczej, ale wtedy tak potrafiliśmy i to było dla nas najlepsze. Dziś na pewno nie myślałbym w kategorii singla, czy właśnie takich kategoriach medialnych, mimo że ta presja internetowa, ta presja social mediowa, ta presja do tego, żeby dysponować danym fanbase'em, brzydkie słowo, przepraszam, czy ludźmi, którzy popierają, którzy budują społeczność wokół, jest ogromna. Tak dzisiaj bym chyba myślał o tym, jaką chcę robić muzykę i jaką my chcemy i co my chcemy powiedzieć. No, zespół też zawsze wymaga jakiegoś kompromisu, co innego jak robimy projekt solowy, prawda? Bardzo duże kompromisy, tak. Zespół rockowy szczególnie, tak, to są kompromisy, które w ramach postępu czasu jednak są coraz bardziej odczuwalne. Mm-hmm. No, ale no, trzeba przyznać, że braliście udział w X Factorze, w Must Be The Music doszliście byliście półfinalistami, czyli już bardzo, bardzo wysoko. Ale otrzymaliście też dużo nagród, wyróżnień na wielu wręcz najważniejszych festiwalach w Polsce, więc to też to nie jest tylko sam udział w telewizyjnym show, ale też jakby poszły za tym różne rodzaje docenienia waszej pracy, więc wydaje mi się, że to było warte. Nie chcę analizować działalności zespołu, bo jak macie ochotę, to wróćcie do utworów animatorsów, bo warto. Natomiast były dwa albumy po angielsku i takie właśnie alternatywne i śpiewanie właśnie po angielsku, ale mieliście potem trzecia płyta Happy End była po polsku i to granie już było zupełnie inne, bo takie bym powiedziała wręcz grunge'owe, mocno rockowe. No ale jakby zakończył się rozdział pod tytułem Animators i nie wiem, czy mieliście niedosyt, no bo przyszły bardzo złe czasy w naszym kraju, do dzisiaj jakby jeszcze no, odbija nam się czkawką okres pandemii, bo o tym mówię, ale powstał Lab i to było coś zupełnie innego i chciałabym teraz się dowiedzieć po pierwsze, dlaczego tak się stało, że ten Lab, ten projekt powstał. Mhm. Czy tylko z racji tego, że była pandemia i wam się nudziło? Nie, ale to od razu mogę powiedzieć, że w międzyczasie też powstał, były takie projekty jak Don Schubert, właśnie Lab. One powstawały ze swojej strony. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem powstawania nowych projektów. Mhm. Uważam, że Animators ma w sobie taki potencjał, że możemy spróbować stylistycznej jakiejś huśtawki. I to się może odbić tylko korzyścią. Powstawanie nowych projektów wynikało z naturalnych rzeczy, pragnień, ambicji, potrzeb Bartka Bednarczuka, naszego wokalisty i gitarzysty. To on był inicjatorem tych nowych projektów i chodziło o to, żeby oddzielić pewnego rodzaju drogę Animators, pójść bardziej w jakąś taką alternatywę indie rockową. Ja nie byłem pierwszym wyborem chyba w tym zespole i ja też to nie był też pierwszy mój wybór Lab. Myślę, że w trakcie prób i można powiedzieć tak z pewnego rodzaju dostępności, ponieważ na sali stoją moje bębny, byłem ja, zacząłem grać i tak, spodobało mi się to. Nie jest tak, pierwsza epka, którą wydaliśmy, była bardzo dobra. Były tam utwory, które naprawdę, naprawdę były... No miały swój klimat, miały potencjał bardzo duży. Nie lubię tego słowa potencjał, bo to oznacza, że jak się mówi, że miały potencjał, to znaczy już w czasie przeszłym z jakąś nutą, nawet nie nostalgii, tylko takiej smutnej refleksji, tak, że miały potencjał, ale już nie mają, tak. Już przedatowało. Natomiast, no, to była też taka naturalna chęć, że, chwilę odcinamy, robimy coś nowego, trochę takiej świeżości, może trochę nudy.
Ale ze swojej perspektywy ja nigdy nie byłem zwolennikiem. Uważam, że to wszystko mogliśmy robić w ramach Animators twórczo, niekoniecznie zakładać nowe projekty. Natomiast super też, że powstał i wiem, że chłopaki grają dalej i już beze mnie. I super, no nic tylko trzymać kciuki, bo widziałem, że koncert nawet w Sosnowcu zarejestrowany był. Jak najbardziej. Mhm. No a czy jest taka możliwość, jak myślisz, czy bylibyście w stanie jako animators wrócić do siebie? Rozmawialiśmy o tym, bo mogę tak powiedzieć, że po sześciu, chyba ponad latach, kiedy, bo nie graliśmy, ostatnio co zagraliśmy, to był taki koncert w Radiu Katowice, 2018 rok chyba, czy 19 był zarejestrowany. No nie rozchodziliśmy się w dobrych nastrojach wszyscy. Przez te lata było też sporo się działo, ja byłem w labie przez chwilę, to były różne emocje, jak to w zespołach rockowych. Ostatecznie mnie w tym zespole nie ma. Ale widzieliśmy się po tych paru ładnych latach i najciekawsze jest to, że graliśmy zupełnie jakąś improwizację, nie wiadomo co, ale to zostało. Siła tego zespołu, czyli pauzy i raz zostało. I to też było naszą siłą wykonawczo, że Animators potrafił fajnie zagrać. No i się tak cieplutko na sercu zrobiło. Kurczę, no może byśmy coś z tym zrobili. Jest to zawieszone, nie wiemy jeszcze, czy się spotkamy, na pewno gdzieś o tym myślimy, żeby może dokończyć pewien rozdział, bo trudno powiedzieć, żeby projekt Animators się zakończył, albo to raczej się tak rozmyło się, rozwiązały się pewne więzi, tak? No bo zespół to jest też relacja międzyludzka w grupie i to wszystko jak gdzieś się porozmywało, tak powiedziałaś, i to... I mamy takie poczucie, że nie zostało niedokończone. No to znowu mówimy o pewnym potencjale, czyli wracamy do tego, że coś jest przeszłością, nie jest teraźniejszością. Tak, tylko, że tu akurat w przypadku Animators myślę sobie, że ten nie wygasł, ten potencjał. Myślisz? Że... A to jak jest? Tak. Jak mogę zapytać? Przepraszam, że tak zmieniam rolę, ale to... Znaczy jest często też tak, że zespoły wracają do siebie albo bo się stęskniły, albo bo... fajnie by było i każdy ma jeszcze coś do powiedzenia, tak? Nie wypaliliśmy się. Albo jest jakaś rocznica. To wiesz, w 29 będziecie mieć rocznicę. W 29 będziemy mieli rocznicę. No. Zobaczymy, bo jest ta miłość do muzyki w tej grupie, w której zagraliśmy, no była dalej. Była dalej i mimo różnych etapów w życiu. Jesteście też o te 15 lat starsi. Jesteśmy starsi. Każdy ma tam swoje i przemyślenia, i przepracowanie różnych rzeczy, czy też i nie. I pod kątem społecznym, ludzkim, będzie to trudne, na pewno, bo się pozmienialiśmy, albo i się nie zmienialiśmy i to może być ten problem, ale pod kątem muzycznym to dalej żre. No. I teraz jest ten dylemat. Zobaczymy. Myślę, że damy sobie szansę, że się spotkamy jeszcze raz, ale bez jakiegoś tam ciśnienia. Przy muzyce jesteśmy cały czas i teraz muszę przeczytać coś. Dobra. Bo znalazłam w sieci taki tekścik o tobie. Lesława Kaznowskiego znamy przede wszystkim z gry w grupie Animators. Muzyk jednak postanowił ruszyć drogą solową, czego owocem jest krótka epka Change. No i co ty mi o tym solo powiesz, bo ja, jak dzisiaj wiedziałam, że się spotkamy, jestem mocno podekscytowana, co już mówiłam, bo jestem zachwycona changem, zachwycona zmianą. No i chciałabym teraz o tym solo coś usłyszeć. Po co to nagrałeś? Dla siebie. Tak, egoistycznie mogę powiedzieć, dla siebie to nagrałem. Bardzo dobra odpowiedź. Tak, miałem dużą tęsknotę za pewnego rodzaju formą i formatem utworu, za prostotą, dobrze rozumianą, za energią, za... ja to tak nazywam pieszczotliwie rockowizną, pewnego rodzaju takim ujściem emocji, ale takim uwalniającym, bo gdzieś dużo się w życiu działo i starałem się też pracować nad sobą i zobaczyłem, że są dwa różne podejścia w muzyce, albo możemy się z nią wykorzystać do przerzucenia pewnych historii, emocji, które gdzieś nas drzemią, podświadomości przez to, czego doświadczamy. Jest to dla nas
quasi-terapeutyczne, ale jest to bardzo nasze. I ładunek emocjonalny jest niewspółmiernie większy, niż by nam się wydawało, albo możemy po przeżyciu pewnych rzeczy spróbować opowiedzieć o tym w taki sposób, żeby to poruszało i unosiło. Ja w ogóle mam taką dewizę, że z twórczością, którą chcę realizować, o której marzę, jest to, żeby wzruszać, na pewno nie załamywać i bardziej unosić, dawać taką radość. To dawanie radości w muzyce było dla mnie bardzo trudne, bo dużo było takiego smutku, różnych melodii takich zakorzenionych w naszej kulturze, jakichś takich inspiracyjnych, gdzieś nasłuchanych się soundtracków podwójnych życia Weroniki Preissnera i innych dojmujących takich rzeczy. A myślę, że w Change udało mi się mimo różnych doświadczeń osiągnąć pewien pułap takiego energii i może jakiejś no melancholia to ma takie zabarwienie, jakby troszkę takie ciągnące w negatywne, ale jakiejś takiej może chwili zatrzymania, takiej nostalgii, uniesienia. I to jest bardzo miłe, że powiedziałeś, że to ci się spodobało, bo zanim ja zacząłem myśleć o tym, żeby wydać coś jednak, dobra, wypuszczę to w świat, to dużo minęło, bo myślałem, to jeszcze nie to, kurczę, co ludzie powiedzą, nie. To myślę, że wielu z nas twórców się z tym spotyka, tą autocenzurą, która blokuje nas bardzo mocno. Na epce są 4 utwory, jak sam mówisz, w konkretnej kolejności. Tak. I gdy słuchałam ich wszystkich 4 naraz, to rzeczywiście tworzy się taka historia. Ja to tak odbieram. Ale niestety, no ja jestem mega optymistycznie rock'n'rollową osobą i dla mnie Chasing the Red to jest po prostu, to jest taki hit, że głowa mała. Mówiąc krótko, nie jestem anglojęzyczna do końca, więc goniąc za czerwonym, tak można przetłumaczyć. I to jest bardzo świeża sprawa. 20 czerwca 2024 ukazał się klip i pod teledyskiem w sieci Katy Baran 5566, mam nadzieję, że się nie obrazi ta osoba, napisała, co oznacza ten tytuł. W sensie goniąc za czerwonym. I przeczytałam też w sieci, bardzo ładnie to wytłumaczyłeś, opowiadając całą tą historię, bo może tego słońca było tam w tym teledysku trochę za mało, nie wiem, mnie się podobał, ale no, co oznacza to gonienie za tym czerwonym? Czerwień dla mnie to w tym utworze, tak myślę, że w ogóle to jest taka barwa intensywności. Od razu to możemy skorelować z emocją. Ta intensywność, ta czerwień, to jest podróż za miłością, za radością, za szczęściem, bo my ludzie no, potrzebujemy tych intensywnych, prawdziwych, autentycznych doznań. A nawiązując do słońca, to jest taka podróż albo na zachód słońca, bo jest. Możemy sobie powiedzieć, to był piękny dzień, mogę podziwiać piękny zachód słońca i zebrać energię do dnia następnego, ale też mogę wyjść na wschód i wiedzieć o tym, że przede mną piękny dzień. To też jest bardzo podobne słońce i to bardzo lubię, szczególnie jak bywam nad morzem, jeśli to geograficznie jest możliwe, żeby zobaczyć w tym samym miejscu jedno i drugie, bo to też nie zawsze się udaje. Ja nie jestem w tym dobry, więc często patrzę rano, czy się udaje i wieczorem, czy widzę ten zachód, ale no to jest tak, że w tym wschodzie i w zachodzie możemy znajdować właśnie tę intensywność, że coś się zaczyna, ale coś się kończy, to nie znaczy, że to jest jakiś definitywny koniec, tylko no możemy się uśmiechnąć po tym wszystkim. Więc tak, czerwień to jest o intensywności, to jest o miłości. Miłość może być do siebie, bo to jest bardzo dobre i bardzo, bardzo ważne. Bardzo ważne, ale bardzo trudne. I od tego chyba chciałbym zacząć, w tej czerwieni, w tej intensywności miłości. Może to być pasja, w teledysku jest do sportu. Ludzie z różnych rejonów Polski, łączy ich to, że uwielbiają być ciągnięci za motorówką i wykonywać takie różne rzeczy. Więc no, są różne strony tych intensywności, tych
tych uczuć. Ja, jeśli ten uzór się podoba, to się bardzo cieszę, bo był dla mnie takim radosną zabawą, też taką formą odnośnie możliwości kompozycji gdzieś około takiego liniowego opowiadania pewnych partii. Więc... A czy widzisz ciąg dalszy, change, w sensie, czy chcesz na tym coś więcej zbudować, czy to po prostu było natchnienie, no nie chwili, jak wiemy, ale że to było takie rozładowanie siebie trochę i okej, okay, i dalej mam inne rzeczy do roboty, zajmuję się innymi rzeczami, czy na przykład jesteś w stanie powiedzieć, że change i muzyka, bo to jest muzyka instrumentalna, jest początkiem czegoś nowego? Czy w ogóle myślałeś o tym już? Tworząc ten materiał, już czułem, że chcę więcej. Że to może być kontynuacja. Mam zaskakująco, naprawdę tak mówię szczerze, zaskakująco dobre przyjęcie tego materiału i to w ogóle też dodaje skrzydeł do tego, żeby pomyśleć o tym. Ja już mam trochę utworów, już mam trochę ścinków różnych rzeczy nagranych i myślę, że kontynuacja będzie. To, co ważne... Znaczy, to jest nisza też. Ja uważam, że dobra muzyka instrumentalna, nie ma teraz w Polsce muzyki instrumentalnej koncertowej, czy takiej muzyki, która wypełni kluby, że albo jest DJ i jakieś tam próbki mieszania czegoś, albo jest muzyka filmowa, a no, nie będę tutaj wymieniać nazwisk dużych, dotyczących dużych autorów muzyki instrumentalnej, ale mnie osobiście wydaje się, że tego nie ma. Gdzieś w obrębie muzyki rockowej mamy też takich wykonawców i oni są, ale faktycznie może ten taki, nie chcę przesadnie nazwać, że crossover, który u mnie jest, czyli ten rock i elektronika, która się pojawia, syntezatory, to tego też tak sprawdzałem, że akurat w takim podaniu to mogę być ten taki, który może zaproponować coś nowego. I myślę o tym, żeby to było na żywo też wykonywane, czy z zespołem, czy jakoś, no chodzi mi coś takiego po głowie. Co ważne w Change, w tej epce, że bardzo zależało mi na tym, żeby wypuścić materiał, który był na daną chwilę aktualny, bo to jest bardzo trudne w tej branży i żeby utwory, które się stworzyło, potem one przechodzą cały proces produkcji, żeby nie spojrzeć na nich, dobra, no jestem na innym etapie. Okej, jestem na innym etapie, ale nie dałem się ponieść tej pokusie, że nie, dobra, ja już jestem na innym etapie, nie publikuję tego. Nie, publikujemy to, bo to był ten, to byłem ja z tamtych czasów i cieszę się, fajnie, że to wyszło. A jak jest taki odbiór i ty mówisz takie miłe słowa, że to jest bardzo, bardzo ciekawy utwór, no to ja też chcę więcej zaproponować, to mam taką energię do tego, żeby to robić. No, jak ktoś słucha mojej twórczości i myśli sobie, fajne, no to myślę sobie, no dobra, no to zaproponuję coś więcej. Mm-hmm. No zbliżamy się do końca naszej rozmowy, więc pytanie bardzo na czasie. Ale będzie, myślę, że coś będzie więcej. Mm-hmm. Tak. To dobrze, to się bardzo cieszę, będę śledzić. Natomiast no, pytanie takie standardowe na koniec o marzenia muzyczne, filmowe. Czy jest coś, do czego dążysz, co chciałbyś zrealizować, albo myślisz sobie, że jeszcze nie jestem na tym etapie, ale kiedyś na pewno. Czyli o czymś takim, może zupełnie z czapy, nie wiem, o czymś, co wydaje ci się dzisiaj wręcz niemożliwe. Myślę, że mogę się podzielić taką swoją dewizą odnośnie, może dewizą to za mocno powiedziane, ale takim dążeniem do tworzenia rzeczy prostych, bo one są najtrudniejsze i najpiękniejsze w tej prostocie, a to jest bardzo trudne i uczę się tego. Uczę się tego też w postaci poznawania tych rozbudowanych różnych rzeczy. Po to, żeby wiedzieć, z czego tam być może potem czuć, z czego odjąć. Jeśli chodzi o marzenia filmowe, mam w głowie dokument, taki społeczny, dotyczący, myślę, że takiego mojego pokolenia. Jestem na etapie założeń scenariuszowych, treatmentu
i nie wiem, kiedy będzie zrealizowany, ale na pewno chciałbym się go podjąć. Mam też rozgrzebaną swoją tak zwaną trzydziestkę, czyli ten krótki metraż, którym kończę scenariusz. I myślę, że taki debiut fabularny też będzie przede mną w niedługim czasie. A to, że ja chcę zrobić komedię, bo chcę unosić i dawać nadzieję i trochę oderwać ludzi od tego, co się dzieje też wokół i na świecie i w nas samych przez to, bo faktycznie ten traumaland jest tutaj rozległy. Cytując tutaj, wykorzystując tytuł książki, zresztą doskonałej. Myślę, że muzycznie no ta płyta to jest takie marzenie i cel. Dalej myślę może trochę tak oldschoolowo, że płyta, bo tak słyszałem, że dzisiaj się bardziej single, jakieś coś tam myślę, jakieś krótsze wydawnictwa. Nie wiem, czy to będzie. Nazwijmy to, że płyta nie zawęża się do longplaya. Może to być też kolejna epka, nie wiem. Natomiast, ale wielcy wydają jednak, ale jednak dalej płytę. CD-ki i winyle. To chciałbym płytę, tak, bo to jest układ. Jednak pewna zamknięta historia i to jest pewien i trafiasz do szerszego grona, do mnie na przykład. A to bardzo chętnie, to ja, przekonałaś mnie, żeby płytę zrobić. Ja jestem CD-kowa i winylowa też, chociaż więcej zdecydowanie mam płyt kompaktowych. No cóż, Lesław. Ja nie wiem, czy ja odpowiedziałem o wszystkich swoich marzeniach, bo zacząłem marzyć, to aż trochę gubiłem. Może umówmy się tak, że jak spełnisz jeszcze jakieś bardzo, bardzo duże, wrócimy na te dwie kanapy za jakiś czas i nie będziemy mówić wszystkiego, pozostawię niedosyt. Mam nadzieję, że dzięki temu przynajmniej posłuchacie epki Change, bo to jest sztos. Mówiąc po młodzieżowemu, to jest sztos. Lesław, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Też zachęcam. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. A Was, moi drodzy, zapraszam oczywiście do kwadransa. Słuchajcie, oglądajcie, lajkujcie, podajcie dalej, róbcie co chcecie, bylebyśmy zdobywały z Alicją kolejne 20 tysięcy, bo tyle polubień nam pykło. Dziękuję Wam bardzo. Gratulacje.